Nie na sprzedaż. Pewna młoda para weszła do największego w mieście sklepu z zabawkami. Mężczyzna i kobieta długo oglądali kolorowe zabawki ułożone na półkach, przyczepione pod sufitem, radośnie rozłożone na krzesłach. Były tam płaczące i śmiejące się lalki, gry elektroniczne, małe kuchenki, w których można było upiec pizzę i ciasto. Klienci jednak nie potrafili się zdecydować i poprosili o radę uprzejmą sprzedawczynię. Widzi pani, rzekła kobieta, mamy małą córeczkę, lecz całe dnie przebywamy poza domem, często także wieczorem. Zauważyliśmy, że dziewczynka rzadko się uśmiecha, dodał mężczyzna. Chcielibyśmy kupić coś, co uczyniłoby ją szczęśliwą, podjęła kobieta. Nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Coś, co sprawiłoby jej radość, kiedy jest sama. Przykro mi, uśmiechnęła się grzecznie sprzedawczyni, ale my nie sprzedajemy rodziców.